Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechą, to jest Grand Theft Auto Online i w dzisiejszym odcinku challenge użytkownika MBEG004 polegająca na tym, że mam przez cały odcinek skręcać w jedną stronę tylko pojazdami, więc szybko wsiadamy, jeszcze może zdążę. Kurde nie, gdzie jest... no nie było ikonki. Nie chciałem sobie jeszcze pojechać kolejką górską, zażyć troszeczkę, kurczę, zabawy przed tym, jak będę miał tylko skręcać pojazdami w jedną stronę, czyli na przykład lewo albo prawo. Na szczęście mogę sobie wybrać, to MBEG zaznaczył w challenge'u. No dobra, dobra, no to wybieram powiedzmy, no nie no, zobaczymy, który pierwszy skręt padnie na kolejce górskiej. Może nie, bo tutaj nie jestem oficjalnie kierowcą, to nie ja decyduję o skrętach, więc kolejką górską raczej można się przejechać, ale moment. Tam ktoś biega? Ktoś biega. Skuterem zasuwa. O shit, dobra, trochę skopałem. Tu jeszcze bardziej. O kurde, ej, dobra, dobra, się jeszcze widać? Ledwo. Cholera, chyba przejedzie. No nie. Gdzieś tu mniej więcej, gdzieś tu. Gdzieś tu. Kurczę, muszę zasłony teraz zasłonić, bo naprawdę słońce tak bije w ekran, że tu jest tak strasznie ciemno na ekranie. Nic kompletnie nie widać. Naciśnij prawo. No, dokładnie. I lewiatanem powiadasz. Tak to się ładnie nazywa. Dobra. 10 sekund. To znaczy 10 sekund. Sekund jeszcze 19, ale 10 baksów trzeba było zabulić za tą przyjemność. No, zobaczymy. Ej, moment, ale czemu tutaj? Ja chcę usiąść z przodu, można? No kurde, z przodu zawsze najlepiej, wiadomo. No dobra, podobno jest też taki patent, że jak się krzyczy do mikrofonu, kiedy ma się załączony headset, to się dostaje punkty reputacji. Jeszcze wtedy trzeba unieść ręce do góry, tylko nie wiem, czy to jest kinek potrzebny, czy tak po prostu... Ej, jak jest? No niebieski, unieś dłonie. Tylko nie mam headsetu, no to ale debil ze mnie. Nie będzie z tego punktów reputacji, ale nie, poza tym jeszcze. Nie ma po co podnosić rąk. No i trzeba podjechać na górę i zaraz, dopiero zaczniemy zjeżdżać. No i do tego fajnie byłabym był z przodu. Kurde, póki co kiepsko. Sorry, jeździłem na lepszych. No ale okej, dobra, może jakaś beczka tu się zaraz pojawi, jakaś pętla, cokolwiek, no bo dobra, łapki uniesione. No, no dobra, tutaj delikatna szybkość, może, no może to, ale... Ło, nie mówcie, że to autentycznie było już wszystko, plus ta ścinka animacji jeszcze. Dobra, Superlamo rozgląda się, jakby co, jak daleko będzie miał do ziemi, jak spadnie. Czy się rozwali, rozkwasi, czy może nic mu się nie stanie. Nie, dobra, podnieś te łapy. Ryzykujemy teraz zahaczenie o coś wyżej. Wow, ej, serio, no naprawdę było blisko. Ej, nie, serio, a to już było to? To ja bym wolał szczerze na ten sprzęt tam z lewej strony. Widzicie te krzesełka? To wybija maksymalnie do góry, zatrzymuje się i leci w dół bodajże. Jeżeli dobrze rozkminiam mechanikę działania tamtego ustrojstwa, ale kurczę. Wygląda lepiej naprawdę, największy fan niż to, się okazuje. Nie, ale serio, można, nie można, może, nie można, nie, ale diabelski młyn jest jakby co dostępny, ale to jest dla nudziarzy i dla emerytów i rencistów. Nie, trzeba zrobić coś, żeby ten challenge tak de facto wystartował, choć sobie mógłbym go obejść po prostu nie wsiadając do żadnego pojazdu, albo w sumie wsiąść na samym końcu odcinka w byle co i skręcić sobie w lewo na przykład, później jeszcze raz w lewo i nie przypadkiem nie pomylić się, nie skręcić w prawo przypadkiem. No i byłby challenge completed. No ale dobra, kit, bierzemy to auto. Albo może lepiej nie, może lepiej jakieś z ulicy. Będzie problem, żeby później stąd wyjechać, chyba że kręcąc tylko w lewo. Dobra, ej, kit, spróbujemy. Może sfejlujesz na samym początku. Jeżeli będę musiał skręcić w prawo, to wysiądę po prostu, ale... Uwaga, uwaga, cały odcinek w lewo. Taki lewacki odcinek będzie. Ale bo i nie. Dobra, wybaczcie tą przerwę techniczną. Naprawdę, kurczę, nie byłem świadomy, że ktoś mi tutaj może przyjść w trakcie nagrania, ale kontynuujemy challenge od MBEG004, jeżeli dobrze pamiętam. Rzućmy jeszcze okiem na kartkę, bo nie chciałbym się pomylić. Tak, MBEG004, cztery łapki w górę zebrał ten challenge. Przez cały odcinek skręcaj pojazdami w jedną stronę, więc mówiłem już wcześniej, że to będzie lewacki odcinek. Ale prosto mogę jechać, ale kurde, stop. Cię przejadę w ogóle? No, ej, ja nie skręciłem w prawo, po prostu odbiłem się teraz od barierki. W lewo, pamiętaj, piecho, tylko w lewo. Żeby nie skopać challenge'a. I ewentualnie będę chciał się dostać w prawo, a na przykład tam zakręt w prawo, to muszę tak zrobić. Beka. Nie, to się nigdzie nie dostanę teraz. Autentycznie nigdzie się nie dostanę, a poza tym jeszcze, o kurde, nie. O, cio, dobra, tak mogę? Mogę, jeszcze nawet mogę skroić latarnię.
No ale z tego też się nie wydostanę, chyba że tylko w tył, tylko w tył, tylko w tył, tylko w tył. I tu zrobimy tak, skręcając w lewo, patrzcie, tylko w lewo. Obrócimy go tak, żeby mógł pojechać gdzieś dalej. Ej, ja w ogóle zauważyłem teraz tuż przed podjęciem ponownie tego nagrania, że coś się może dziać z moim mikrofonem, więc jeżeli by nie brzmiało to tak, jak powinno brzmieć, no to sorry, ale nie wiem, co na to poradzić. Zostało mi naprawdę 15 minut na dogranie tego odcinka. I mam nadzieję, że challenge się uda i że mój głos będzie zrozumiały mimo problemów technicznych. Tylko w lewo skręcam, przypominam, więc tu naprawdę ciężko mi się będzie poruszać. No sorry, ten się musi liczyć z dzwonem. No trudno, sorry, wybacz. No ale co ja mogę jeszcze porobić, skręcając tylko w lewo? To jest dużo zakrętów w różne strony, dobra, lewcia. Na maksa, bo chcę skręcić w prawo. Czyli tam. O kurde, o shit, o shit, o shit. Dobra, odbij się, świetnie, dzięki, dzięki. Aha, i tam w prawo bym chciał, to muszę znowu w ten sposób. Ej, to po prostu będzie to samo, co w normalnym, zwykłym odcinku, tylko że cholernie dłużej. I będzie to bardziej upierdliwe. No ale lewacki odcinek, kontynuujemy. Palemka? No, oczywiście, dobra, no to wsteka bez żadnych kierunków, żeby nie było. No jak widać zresztą po samochodzie, no on nie może skręcać niestety w prawo. Wyścig lądowy, a ja bym podjął wyścig, mogąc tylko skręcać w lewo. No to ładny beton, dobra, uwaga. Znowu autkiem w lewo obracamy. Żeby móc pojechać normalnie drogą, kurde. Obym żadnego gracza teraz nie spotkał na swojej drodze, bo oni wykorzystają to, że ja po prostu nie skręcam w prawo. No, oni nawet się będą zastanawiać, pewnie łapać za głowę, drapać się, mówiąc, kurde. Co jest nie tak z tym gościem? Co jest nie tak z tym pacjentem? Czemu on daje tylko w lewo? Why? Czyżby aż tak bardzo lewackie poglądy? Shit! Nie no, dobra. Może nie, może to jest aż za duża rozkmina jak na innych graczy. Po prostu mnie zabiją i tyle będzie pomyślunków w tej całej sytuacji. Ale dobra, ci jest do fajny zakręt w lewo, więc mogę się poczuć, jakbym grał normalnie. Chociaż przez chwilę. Chociaż przez momenci. Oh shit. Teraz auto już samoistnie skręca w lewo, tak jest obite. No dobra. Świetny dzwon. Na szczęście w challenge'u nie było ograniczeń, jeżeli już wyjdę z samochodu, że muszę się poruszać tylko w lewo, bo zresztą to jest z lekka niewykonalne. Tak samo nie można przejść całego odcinku tyłem, bo nie idzie iść do tyłu po prostu. Postać się obraca w tamtym kierunku. No, już myślałem, że zahaczę teraz, definitywnie. Nie, ale co? Ej, a może... Ej, Kit, to jest jeden z głupszych moich pomysłów. No, o co mało... Przez ten krawężnik bym skręcił w prawo, no ale i tak nie skręcam gałeczką w prawo. O, shit. I zacny triczek tylko na lewości. Ha. Nie, dobra, ale serio, nawet ja bym chciał zrobić taki trik, mając możliwość skrętu w każdą stronę, to i tak by mi się nie udało. Ale nie, chciałem po prostu zasugerować podjęcie wyzwania takiego, powiedzmy, pobocznego, czyli przypuszczenie ataku na dowolnego gracza, ale więc moment. Zatrzymajmy się. Sprawdźmy mapę, kto jest najbliżej. Tam ktoś na A. Adalus 14 albo Adalus 14. No dobra, może jakoś mi się uda do niego dostać. Shit, no chciałbym teraz skręcić w prawo, a nie mogę, więc dobrze. Odbijanie się od bandy dalej działa. Gdzie on jest? Tam. Dobrze, pięknie, pięknie, wyciągnijcie broń. Wyciągnijcie mi jakąś broń. Najlepiej SMG. Jest pięknie. Jedzie do mnie. Dobra, uwaga. Ja już zaczynam strzelać. Albo nie. Cholera, pojechał mnie w tą stronę. No ciężko będzie go dorwać, jak on może jechać gdzie chce, a ja mogę tylko w lewo napieprzać. Ej, skręcisz w lewo? No nie, pojechał tam. Więc jak to robimy? O shit, no na pewno nie tak. No na a może? Może? Dobra, mimo wszystko gałka wychylona tylko w lewo, choć wiem, że jakbym wychylił ją w prawo, to bym się bardziej przeturlał. Ale w sumie dobra, to nie jest skręt, mogę się przewrócić. Dobra. No jeszcze drzwi mnie pozbawili, jeszcze drzwi. Ej, dobra, wiecie co? Zmieńmy furę. Na tą. Wygląda na to, że jest w lepszym zdecydowanie stanie. Cholera, tamten gdzieś pojechał. Pięknie, jeszcze z polismanami będziemy się ścigać. A ja tylko w lewo. Nie no, pięknie. Embek, dzięki. Dzięki, że mnie tak wmontowałeś w tym odcinku. I w sumie dzięki wam wszystkim, że załapkowaliście ten challenge. Naprawdę bardzo to ułatwia sprawę. Naprawdę bardzo. Ja pierdzie. Tylko w lewo. Oła. No dobra. Może ten policjant już się odwraca. No, już jestem grubo ścigany. Dobra, no muszę w lewo, muszę tu. Aha, wcale nie, muszę wycofać. I znowu w lewo. Może przez witraż jakoś się wbić. Nie, nie da się, niestety się nie da.
Ale szukałbym, kurczę, ratunku. W kościele, jakby co. Dobra. No kit, panowie policjanci, no muszę tam pojechać w lewo. Możecie się zastanawiać, dlaczego tak właściwie, no ale niestety, takie reguły gry. No, ominąłbym go z prawej, aczkolwiek nie mogę, więc muszę zrobić kółeczko dookoła niego. Ciserio.pl 3000 za niego albo za nich, jeżeli brać nika na serio, bo ci sugeruje liczbę mnogą. Nie on serio, albo ja serio, ale ci, oni inaczej, oni liczba mnoga, ale to takie ważne. Dobra, cały czas widzicie, cisnę w lewo, ej dobra, to było nawet niezłe, bo o to mi chodziło, żeby cisnąć prawym krawężnikiem, oj. Ej, sytuacja idealna, bo auto samoczynnie skręca w prawo, patrzcie. Tak delikatnie, bo delikatnie, o shit, dobra, lewcia. Gałka w lewo wychylona, czyli skręcanie w drugą stronę, jak się jedzie do tyłu, no nie wiem czy... W sumie od początku odcinka już tak robię, to już co, sfajlowałem na początku? Nie, po prostu jak skręcać to w lewo i tyle, też w jedną stronę, ja sobie wybrałem lewo. Nie wiem dlaczego, w sumie, może dlatego, że bliżej kierownicy po prostu. Kurde, ale takie, o patrzcie, sam skręca w prawo, ja nic nie wciskam, on robi to sam, więc sytuacja jest idealna. Oj. No chyba, że teraz zacznie skręcać w obie strony. Nie, dalej w prawo. Okej, czyli jak będę to dobrze kontrolował, to nawet jestem w stanie się dostać tam, gdzie będę chciał. Ej, dobra. Dawaj w prawo, no skręcaj sam w prawo, skręcaj sam, no bo... Jest inny gracz, jest inny gracz! No strzelaj ty, kurde łosiu! Yeah! Maciek Bugi 2, zabity tylko na lewości. O, shit. Będzie problem z ucieczką pewnie przed nim, jeżeli będzie chciał przedsięwziąć jakąś zemstę na mnie. Jeżeli będzie chciał dokonać pewnego delikatnego revenge'a, to mogę mieć, kurczę, wielki problem, żeby uciekać. Ale w sumie... W sumie nawet to jest takie troszeczkę nieprzewidywalne z mojej strony, coś nie inaczej. Z mojej perspektywy jest to bardzo przewidywalne, bo mogę skręcać tylko w lewo, ale... Kiedy będę przed nim uciekał i będzie idealna okazja, żeby skręcić sobie w prawo i nie wiem... Odbić o 90 stopni, zgubić go czy coś, to ja mimo wszystko będę musiał cyknąć w... O shit. To ja będę musiał cyknąć w lewo, więc to może być delikatne, dla niego nieprzewidywalne, no ale widzicie. Skręcając tylko w jedną stronę, kiepsko wychodzi uciekanie przed policjantami. Choć w sumie do tej pory jakieś 3 albo 4 minuty pościgu się udały. Nie, dobra, kolejny środek lokomocji. Żeby później nie było, żeby Mbek się nie obraził, że i wy zresztą wszyscy, którzy chcieliście, żebym rozegrał ten challenge. Żebyście się nie pogniewali na mnie, że większość odcinka spędziłem biegając albo jeżdżąc kolejką górską. Jak Simeon chce dostać ten pojazd. Ej, a wiecie co, w sumie nawet nie jest złym pomysłem odwieźć jakikolwiek samochód do LSC. No dobra, skręcą, no wiedziałem. Dobra, pięknie, wrotki. To ja by co, ja naprawdę nie skręcam w prawo, to wszystko jakieś, nie wiem, ewentualne zawirowania terenu albo coś, jakieś krawężniczki, policjanci, ściany. Ja gałkę, jeżeli już wciskam, tylko naprawdę w lewo. Czy to wsteczny, czy do przodu, czy wsteczny i gaz wciśnięty razem, żeby pojazd zaczął w miejscu mielić kołami. Wszystko odbywa się na gałce wychylonej w lewo. No albo nie wychylonej wcale, no bo sorry, ja bym nie mógł poruszać się do przodu. To raczej bym nigdzie nie zajechał. Bym mógł się kręcić w prawo, albo ewentualnie kręcić w lewo. Nie, ale dobra, mówiłem coś o podwiezieniu z pojazdu do LSC, ale niestety... Chyba jeden kierunek. Zawróćmy więc. Może faktycznie uda mi się zgubić policjantów tu na górce. Albo coś. Chyba LSC. No mam spożywczaki ewentualnie, mógłbym się zabawić w kradzieja złodzieja. Dobra, gałka wychylona w lewo. No na szczęście w dobrą stronę się obrócił, także uda się przewrócić na kółka. Dobra. Ej, jeżeli uda mi się zgubić pościg, to naprawdę chyba jestem lepszy niż sądziłem. Jestem lepszym kierowcą, lepszym graczem GTA niż myślałem. No, fajnie by było znowu rozkwasić samochód na tyle, żeby skręcał w prawo sam. Troszeczkę by mi to ułatwiło, ale dobra, ci tu odbicie. Policjant? Ach, cholera, zauważył oczywiście. No niby dlaczego nie? Stoję 10 metrów za nim, kiedy patrzę w drugą stronę i nic nie zobaczę, ale kiedy uciekam i odbijam w drugą stronę, to oczywiście. Nie no, żadnej misji nie przyjmuję, bo innym graczom mogę zepsuć zabawę skręcając tylko w lewo.
No ciężko będzie mi dostać się do celu, lawirować między przeciwnikami i tak dalej, i tak dalej. No to mistrz kierownicy musi być, a mistrz kierownicy skręca w obie strony. I nawet czasami jeździ też na wstecznym, czyli strony tak właściwie trzy, bo jeszcze tył dochodzi. Ale dobra, dobra, oni zjeżdżają przytomnie. Ej, a właśnie, może klakson? Może ja będę klaksonił, trąbił? No shit! Fuck, 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 fuck. Widzieliście to? Widzieliście to delikatne odbicie w prawo. Fuck. Tak to byłem ja. Palec mi się obsunął. I też umówmy się, to był kurde odruch. Odruch, że odbiłem delikatnie w prawo, chcąc uniknąć dzwona, zwłaszcza, że mam policjantów na plecach, no. No nie, nie. Nie, 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 ja się nie zgadzam na to. Nie, nie zgadzam się na to, żeby w tym momencie był challenge fail, bo tak naprawdę to niewiele zmieniło. Naprawdę niewiele. Palec mi się obsunął. Powiedzmy, że to wypadek przy pracy, no na jeden taki delikatny błąd, no możecie mi pozwolić. Mam nadzieję. Nie. Dobra, jeszcze powiedzmy, że challenge dalej trwa. Nie odbijam w prawo. W dalszym ciągu naprawdę nie odbijam w prawo. No ale tak, dobra, musicie przyznać, że uczciwość z mojej strony jest dosyć wysoka, bo to małe odbicie w prawo mogło umknąć waszej uwadze, a ja twardo po pierwszej sekundzie już się przyznałem, więc... no ale dobra, uczciwi zawsze mają bardziej pod górkę niż ci, którzy mają gdzieś zasady. No, niestety. No bardziej po dupie dostają ci, którzy przestrzegają ogólno przyjętych zasad, dotrzymują danego słowa itd. itp. No ludzie praworządni, prawi. No właśnie, a po prawości, ja tutaj wszystko w lewo muszę robić. Nie, dobra. To jest jakiś wyścig, no nie? Ej, chyba, żeby był na tym torze wyścigowym i faktycznie ktoś by zrobił NASCAR, to tam tylko w lewo. To niczym w tym, w żużlu kreski. Jak to się nazywało? Speedway coś tam chyba. Ta gra polegająca na tym, że można z czterema kumplami usiąść przy jednym komputerze i na jednej klawiaturze, korzystając tylko z dwóch klawiszy, odbyć wyścig żużlowy. No pamiętam, za czasów studenckich zagrywałem się z kumplami w tą właśnie grę. No te emocje. Emocje sięgające zenitu, kiedy można skręcać w jedną stronę. Tak właśnie, sorry, można skręcać w obie, no ale dobrzy gracze skręcali tylko w jedną, tylko w lewo. Oj nie, sorry. Kończąc dygresję, nie wiem, czy stąd wyjadę. A nie, cicho, cicho. Cicho, jeżeli podjedzie tutaj, to nie powinno być źle. O, fuck, fly low. Flying Lotus Stone Cutters, no ha. Wytrzymam prawa autorskie, ewentualnie troszeczkę wcześniej. Dobra, obróć się. Nie no, jak daleko mam jeszcze jechać? No mogę jechać jeszcze długo. Do usranej śmierci. Ja, no 9000, ale nie, zostaje wyznaczone przez... Wyznaczone tylko. No mógłbym się połasić, a daleko to? Rzućmy okiem na mapę, będąc w trybie mapy. O kurde, no niedaleko, ale jeszcze jest po lewej stronie. No dawaj, ciśnij! A, tylko że będę musiał tutaj górkami i pagórkami niestety. Dobra, co mam przygotowane? Dobra, to brzmi jak SMG i strzela jak SMG, pewnie to SMG. Nie, 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 nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, w lewo jeszcze troszkę, jeszcze, o, dobra. Lepiej tak, bardziej w prawo, niż za bardzo w lewo, później muszę obracać samochód. No. Kurde, no ej. No ale nie stójcie mi na drodze, naprawdę mam ograniczone możliwości manewru, tylko skręty w lewo. Ej, w sumie, tutaj jak widzicie, jak delikatnie podjeżdża samochód, to jest i w prawo delikatnie, no. Dobra, to auto jest zakreślone, chyba że wycofam. I jakoś tu tyłem. No, okazuje się, że dla chcącego nic trudnego. Teraz tutaj takim dużym skrętem w lewo będę w stanie się dostać tam, gdzie chcę. Dobra, trzymajmy się prawej bandy. W lewo odbić mogę, w prawo niestety nie. No i jeszcze auto, na domiar złego, skręca mi, kurczę, samoistnie w lewcie. Czyli zupełne przeciwieństwo tego, co chciałem. Aha, dobra, to już niestety musi być wsteczny i musi być prawo. Oj, oj, auto się już krztusi. Bardzo niedobrze. No pani naprawdę otarła się o śmierć. Ale w sumie miała słuchawki, jest sama sobie winna. Nosząc słuchawki w trakcie poruszania się na zewnątrz, mimo tego, że mamy w trakcie naszego życia fajny podkład muzyczny, to narażamy się na niebezpieczeństwo. Nic nie słychać, może wjechać na chodnik za tobą jakiś świr samochodem, a ty go nie słyszysz, bo masz za bardzo rozwaloną muzykę w słuchawkach, dlatego ja słuchawek nie noszę.
Oj, oj, dobra, we're on fire, sorry, ale musimy się oddalić. Aha, niechcący potrąciłem i wysadziłem. Dwie osoby, a policja nie zainteresowała się zbytnio tym wydarzeniem. Ej, nie, dobra, dziecko jest nagrodą. O cholera, gdzieś tam, tam daleko. O cholera, gdzie on jest? Tutaj! Aha, ale widząc po tym, jak szybko się porusza. Cholera, i dwóch. No wpaść tutaj, w to miejsce. Tu, po laserka. I uderzyć tu. Tu, do nich. A jeszcze są w LSC dodatkowo. Ha. Dobra, w dół autostrady. Nie, tam na pewno będą zakręty. W inne strony niż tylko lewa. Nie mogę przyjąć, niestety. Nie mogę. Mogę cisnąć jak kretyn przed siebie, ewentualnie odbić w lewo. Na przykład teraz nie mogę. Muszę poczekać, aż sam odjedzie ten kierowca. Na szczęście to szybko dosyć uczynił. Nie, ale dobra, moment. No taka jazda to nie jest, kurczę, w sumie... Nie no, jakiś fan jest, bo zawsze poruszam się pojazdem, są jaja, bo nie mogę skręcić. I jadę jak wóz z węglem z górki, bez woźnicy i bez konika, więc po prostu jadę tam, gdzie mnie koła poniosą, ale... Fajnie by było jeszcze jakiegoś gracza dopaść, jednego mi się udało załatwić. Będąc w samochodzie skręcającym w lewo, więc może i drugi, no wypieprzaj sprzede mnie, no. Ech. No widzisz, co przecież musiałem zrobić, musiałem odbić na mur i teraz muszę w niego uderzyć. Ale dobrze, ominąłem ławeczki, bo tam bym zakinował pojazd doszczętnie. Ej, dobra, przed nami jakiś świr. I zresztą nie tylko świr, no kurde! Teraz się zachciało pasy zmieniać, teraz? No dobra. Nie no, kit. Wybaczcie, muszę na chwileczkę przerwać, momencik. Więc nie wierzę, jak bardzo pech mnie prześladuje, nie dość, że przed chwilą miała miejsce dosłowna kalka sytuacji, która przerwała nagrywanie tego odcinka jeden raz i teraz druga. A na domiar złego jeszcze utracono połączenie z aktywną sesją GTA Online z powodu nieznanego błędu sieci, więc nie, kochani, serio. Ja w tym miejscu kończę ten odcinek i teraz czy challenge completed? To jest, kurczę, niestety sprawa sporna, bo raz delikatnie odbiłem w prawo, no ale... Powiedzmy, że niech autor wypowie się w tej kwestii. Ale tymczasem ja się z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!